Myślę, że częstym błędem kierowców osobowych, zwykłym, nie wiem, to można powiedzieć, że bezmyślność do tego skłania. Na przykład wyprzedzi taki 40-tonowy samochód bezpośrednio przed skrzyżowaniem i zaraz hamuje. Musimy zdawać sobie sprawę, że droga zatrzymania samochodu ważącego 40 ton nie będzie porównywalna z drogą zatrzymania samochodu osobowego. To bardzo różne wartości i dlatego też po wyprzedzeniu takiego samochodu powinniśmy unikać wszelkich takich gwałtownych manewrów, no szczególnie hamowania. A żeby tego uniknąć, starajmy się nigdy nie wykonywać manewru wyprzedzania bezpośrednio przed skrzyżowaniem albo bezpośrednio przed miejscem, którym przewidujemy, że będziemy musieli istotnie zwolnić lub się zatrzymać. To bardzo niebezpieczne. A inna sprawa to jest na przykład jazda obok samochodu ciężarowego. Mówimy tu o tych dużych rzeczywiście transportowcach, takich tirach 40-tonowych. Musimy zwrócić uwagę, że kierowca takiego samochodu siedzi dużo wyżej niż kierowca samochodu osobowego. Jeżeli kierowca osobówki jedzie tuż obok kabiny, kierowca tira go nie zauważy. Lusterka oczywiście ma, lusterka mają ogromne pole widzenia, ale tych martwych punktów będzie o wiele więcej niż w przypadku kierowców samochodów osobowych, którzy jednak to pole widzenia mają zdecydowanie lepsze. Dlatego kiedy jedziemy obok tira, no oczywiście w warunkach drogowych jest to często konieczne, starajmy się, aby wykonywać to w miarę dynamicznie. Przejeżdżać koło niego, czy też na przykład wykonując manewr wyprzedzania, starajmy się, aby nie robić tego długo, żebyśmy nie utrzymywali się obok tego samochodu na zbyt długim odcinku drogi. Wtedy kierowca takiego pojazdu zmieniając, na przykład chcąc zmienić pas ruchu, może zwyczajnie doprowadzić do zderzenia ze względu na to, że nie jesteśmy poza polem widzenia.